Wreszcie to taki skromny upominek z Ostrowca Świętokrzyskiego dla prezesa w podziękowaniu. Od tego miłego gestu i upominku dla Jacka Kasprzyka, nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, rozpoczęła się specjalna konferencja w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. A obecny był na niej również wiceminister sportu Tomasz Półgrabski oraz Dariusz Parkitny, trener siatkarek KSZO Ostrowiec i Mirosław Buszkiewicz, reprezentujący lokalny biznes. Ostrowiec zasługuje na to, aby wiele dyscyplin sportowych miało tutaj swoich sympatyków i aby te dyscypliny były na dużym albo na najwyższym poziomie. Stąd moja determinacja jako prezydenta miasta, aby wspierać, aby móc w tych różnych naszych obiektach zagospodarowywać poszczególne sekcje. Wizyta w Ostrowcu Świętokrzyskim nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacka Kasprzyka dla niego samego miała szczególne znaczenie. Dziękuję za to, że tu jestem, bo ja się czuję cały czas ostrowczaninem, mimo tego, że 34 lata już jestem poza Ostrowcem, ale mama moja jeszcze tutaj mieszka, żyje i bardzo często jestem. Cieszę się, że władze miasta, pan prezydent chce promować miasto przez sport, a dzięki temu, że drużyna KSZO Ostrowiec gra w Orlej Lidze, w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, ta promocja jest możliwa. Jacek Kasprzyk podczas konferencji zapewniał, że jako prezes PZPS-u będzie chciał współpracować z miastem Ostrowiec Świętokrzyski, które może pochwalić się odpowiednim zapleczem do organizacji siatkarskich wydarzeń. My, jeżeli tylko będzie taka możliwość, a mam nadzieję, że z panem prezydentem i z klubem z Ostrowca będziemy chcieli robić tu różne eventy, nawet takie jak kiedyś reprezentacja Polski przecież grała z Francją. Mam nadzieję, że już niedługo polska reprezentacja kobiet będzie już tak znaczącą, że będziemy tu też chcieli przyjechać i trenować. Może nie tylko mecze, może jakieś zgrupowania. Były wiceminister sportu Tomasz Półgrabski, który również jest rodowitym ostrowczaninem, został mianowany przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki KSZO. Przewodniczący co do przyszłości Ostrowieckiego Klubu Siatkówki Kobiecej ma ambitne plany. Chcemy rzeczywiście to dzięki panu prezydentowi i panu prezesowi, żeby siatkówka stanęła na nogi. No. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku, ale tu z trenerem rozmawiamy, żeby gdzieś znaleźć się w środku tabeli. Mam nadzieję, że tego celu dopniemy. Podobnego zdania jest Dariusz Parkitny, trener siatkarek KSZO Ostrowiec, który podkreślił, że wspólnymi siłami i ciężką pracą można stworzyć dobry zespół. Chcemy oczywiście, jak wcześniej powiedziałem, stworzyć dużo lepszy zespół na takim pozytywnym myśleniu całego klubu, to co prezes powiedział i staramy się realizować nasze plany. Dwa tygodnie maksymalnie myślę pokażą, że stworzymy naprawdę zespół na miarę dobrego grania w Orlej Lidze. Rozmowy podczas konferencji dotyczyły przyszłości siatkówki w kraju, a przede wszystkim w naszym mieście. Jeśli wszystkie plany i zamierzenia dojdą do skutku, Ostrowiec Świętokrzyski będzie stał siatkówką.